Pochwalimy cię na filmiku, bo już włączyłem nagrywanie. Ronek zdał dzisiaj egzamin na prawo jazdy, jest z tego powodu szczęśliwy, a my wszyscy mu gratulujemy, gdyż mu się udało. I to na dodatek poszło dobrze, chociaż jak sam mówi, były problemy, jeżeli chodzi o to, że 33 stopnie i jednak jazda w samochodzie to nie jest najlepszy pomysł. No, jakby włączył klimę. No, niestety. Nie włączył. Ale wiesz co, nie wiem, czy to jakaś oszczędność, czy co? Nie rozumiem, czemu on nie włączył. Nie pytaj. Chyba, że dba o gardło. Bo w sumie z tego, co wiem, to... A, może był przeziębiony, ale to przeziębiony to jedno, ale wiesz co, to też takie... Nie wiem, kto idzie ze mną? No ja idę z tobą. Idziesz ze mną? No to chodź ze mną na bota. Paweł sobie pójdzie na topa. Ale powiem ci, że ja cały czas takie mam uczucie, że co chwilę zagląda na tą karteczkę i nie dowierzam, że ja zdałem to. Aha, bo wam teraz też dają karteczki wtedy, jak zdaliście? No. O kurka. To u mnie, ja dostałem tylko karteczkę, wiesz, to jeszcze na starej... O! Oszesz ty w mordę! Uciekaj, chronku, uciekaj. Oj, teraz ja dostanę. A nie ucieknę im. Już jest first blood. A jaki jestem głupi. Ale chciałem, wiesz, rzucić tego. Cholera jasna. Ale zepsułem. O jacie. Paweł, ty jesteś czy ci nie ma? Ale popełniłem jeden błąd przez całą jazdę. Jaki błąd popełniłeś? Paweł, nie ma. Zapomniałem raz kierunkowskazu włączyć. To mi zwrócił uwagę, a ja tak, o kurę, rzeczywiście. Ale wiesz, to taki błąd, który spokojnie można wybaczyć, nie? Szlak by to. Ale nie, się to... zdenerwowałem się. Możesz raz, nie? Tak nie złączyć kierunkowskazu. Bo już mi się nie zdarzyło. Cwaniaki jedne zakichane. O, patrz, coś uciekał. Były, no. Dobra, czekamy na minionki. A tam, ja jej jeszcze kopnę. Zobaczymy, czy ktoś tam jeszcze czeka. Kurde, jego mać. W taki głupi sposób przegrać. Paweł coś nie gra. No Paweł AFKuje cały czas. Go zaraz kopnę. Dostanie zaraz wirtualnego kopa. Dzięki chronku, że zrobicie miniona. Jeszcze kurde najgorsze to... Super last hit. Jak tam stoisz sobie tam, wiesz, i czekasz na ten egzamin, nie? Ja miałem godzinę 11, a czekałem do 12. Mhm. A ile cię Mati trzymał na mieście? Ile? A troszkę dłużej niż... Znaczy ja nie wiem ile... Czy byśmy mieli 40? Kurczę, jak mi klatkuje. Myśmy mieli, nie wiem, czy 40 minut, czy 30 minut. Bo na przykład Michał miał egzamin 25 minut. Ile co? 25 minut Michał tylko jechał, z tego co pamiętam. A ja miałem prawie godzinę wszystkiego, łącznie z pracą. Ponad 40 chyba 2 minuty na trasie, w sensie po mieście. Co za łajdak. No Mati, uciekaj! Uciekam. Nic mi nie zrobi już. No i tak kupię. Czekaj, wiesz co? Jego jeszcze kropnę raz. Znaczy Jaxa. Podbiję go, przynajmniej się postaram. Była tak śmieszna to, bo... Wszyscy co... Nie wiem, czy chcesz bić, czy nie chcesz, ale... Nie, sam nie będę bił. No mi jest trochę głupio wychodzić po prostu stąd teraz. Ja sobie czekam tam na egzamin dzisiaj. No. A tam kurde wszyscy oblewają, stary. To jest tak bardzo cię wiesz. Stoję tam na publice i ja tak... Czekaj, bo ja dostaję. Jeden poszedł, nie? No. Po 10 minutach widzę, że wraca po prawej, nie? Mówi, a niestety, nie? Coś tam...
coś tam zrobił, już nie pamiętam, nie? Następnie dziewczyna jakaś, z którą też stałem tam, wiesz, na widowni, nie? Za chwilę wraca, nie? A niestety, nie? Kurczę, wiesz, nie udało się tym razem. Może za trzecim razem się uda, wiesz? Następny wraca nawet na placu, nie? Nie wyjechał z placu. No stary, to masakra, mówię ci. I tak sobie myślisz, ja cię. Ale to tam za... Ale nie, bo to tam zawsze jest rzeź. No wiesz, że oni mają na tym zarąbistą kasę. Mają. No to z tego się utrzymują, dlatego jest właśnie tylu tych egzaminatorów. Na 40 osób Dasz mówił, że dzisiaj zdało 10. W tej kolejce z rana, nie? Bo były dwie kolejki rano. Ja byłem ostatnim z drugiej kolejki. Patrz co robię. Biko! Kurde, złego biłem. Dobra. Ej! Ronek! Kurcze mać. Może pomoc, jakiś help. No masakra, uciekł mi. Cholera. Dobra, za mną był ten. Tu gdzieś będzie, wiesz, ten łajdak. Co mi uciekł? Jacksowi milimetr został, cholera. Szkoda, że go nie biłeś, Marcin, by był nasz. Ale, no wiesz co, bo ja poszedłem na tego drugiego, a jeszcze widziałeś, że nawet rzuciłem egzosta. Cholera. Ale widzisz Chronku, no oni mają właśnie kasę z tego, że oblewają po prostu większość ludzi, no i ten. I musisz płacić, no zresztą sam zobacz. Oni nawet mogą cię nie oblać na teorii, nie? Patrz, jaka jest różnica pomiędzy tym, kiedy bierzesz sobie poprawkowy egzamin razem z teorią i tylko praktyka. No to jest praktycznie żadna różnica w cenie, no tak. Co oznacza, że wiesz, że jednak rzeczywiście no, to co ty sobie tam dasz radę spokojnie, no to wiesz, to dobrze, a... Czekaj, opchnę ich trochę. Roar! Dobra. Nie ma sensu. Nie, pod wieżą nie będziemy bić. Tak tylko ich postraszymy. Postraszymy ich. Czekaj, a jakbym tak kropnął go? A co se będę? Stań w szakach. O, teraz ich kropaj. A ja ich będę z miśka stunował. Czekaj, niech podejdzie. No dobra. Się rzuci na mnie. A nie podejdą, będą się bali. A ja też nie mam nie wiadomo ile many. A nie, czekaj, bo on pota. Teraz się spotuje. Patrz co się zaraz będzie działo. Czekaj. A dobra, tego, Jaxa. Dobra. Może być Jax. Podrzuć go. Nie mogę. Ze stuną pali mnie. Dobra. Holender. Ej, nie wracaj, Franku. Ronek, wracaj już. No. Uciekam. Was stąd. Gerarychi. Uważaj, bo cię zje jeszcze. No, teraz. Bo chce mnie zjeść. Chce mi skoczyć na tego. O, Paweł idzie. Paweł, uważaj, daj mu trochę ten. Daj mu trochę po. A nie, nie idą. A ty. Aha, nie, bo ty nie ten. Gerarychir. Co tam, pomóc ci w czymś? Ra. Kurczę, mogłem zjeść tego Jaxa. Źle zrobiłem, że nie biłem go od razu. Ojej, dobra, spadam stąd. Idę kupić buty i wtedy będę mógł walczyć. Nie wiem, czy mam straszne pingi. Mam latency 309. No ja też nie wiem, Paweł, ja nie mam lagów. Kronk, ale tak właśnie, nie tak właśnie coś, ej, coś upkowałeś i w ogóle, nie? Sam. No spoko. Wiesz, Paweł, ja ściągam i torrenty i w ogóle i nie mam lagów. Wiecie, co mnie zastanawia jednak sprawa tego Konrada? To mi się... Albo jest rzeczywiście tam coś z architekturą sieci zepsute, albo... Mi się wydaje, że coś jest nie tak u nich. Popatrz, to widzisz tego? Widzę go. I Jaxa też widzę. Już byli na ganku. Skurcze syny jedne. Czekaj. Daj. Ja czuję. Daj. Czekaj, powrót. Patrz, będziemy się bawić w kotka i myszkę. Uwielbiam to. Tu przyjdę. A Paweł tutaj też jest. No to niech będzie. To bardzo się cieszę. O, Paweł Skarner. Paweł Skarner idzie do mnie. Bić gościa.
Daxa! Kurde, zginę. Daxa! Ej, nie, 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 ja już bo ja zginę. Bić Karnera. Ja zginę, nie będę nic bił. Albo może. Nie, to nie ma co, wracamy. Ale Daxa zabiliśmy. Dobra, Paweł, wracasz na górę? Kładno. Czy ja mam iść na górę? Bo ja mogę iść na górę też. Ale ja muszę się zacząć widować. Właśnie, ja bym ci dał górę, żebyś mógł się nam najeść. Tak? No to daj mi górę. Bo ja i tak będę wracał. Ja się chętnie pofiduję trochę. Ja sobie tym Wukongiem to chyba złożę sobie tego. Trinity. No a to jest nie głupi pomysł, Paweł. Bo on musi się szybciej poruszać. Ale że co? Co Paweł mówi? No będzie Trinity złożenie. Wukongiem to jest nie głupi pomysł. Paweł, co ty na to, żebyś ty tu postał, a ja Jaxa od tyłu zestunuję? Jak będziecie chcieli, żebym się włączył do jakiegoś ganka, to dajcie znać po prostu, dobra? No i czekaj, Paweł, czekaj, walcz z nim. Ja go zestunuję od tyłu. Walcz z nim, Paweł. Ojżeż ty w mordę. Aaaa. Mał piszon. Kurde, zginę. Niech to szlag. Ej, nie, może nie zginę, nie zginę. Ha, ha, ha. Kurde, a może zginę? Nie wiem, sam. Dobra, Paweł, dobra, zostaw go. Chodź na Kyle. Hehe, ty głupku jeden zakichany. Jesteś brzydki. Głupi Skarner. Daj mi ją, Kila. To masz, sorry. Ale naprawdę, nie wiem, miałem trochę lagi i to mi przeszkadza. Skarner, jesteś brzydalem. Przydałoby mi się troszkę kasy, więc no ale dobra. I oni są cięci jak dupa węża, my ich z Pawłem jedziemy. No to jedźcie i tam ja się tu postaram po prostu nie ginąć. Jax się zgubi, Kyle jeszcze bardziej. Nie, to jest głupie branie supporta w ogóle na trójkę. Nom. Uwaga, Skarner poszedł chyba do was, albo mnie okrąża, jedno z dwóch. Nie ma go tutaj, a ciebie okrąża. My idziemy na niego, Mati. No to wszystko fajnie, tylko... Walcz z nim. Oj, Fronku, uważaj, bo on ma to swoje głupie ulti. Spoko, ja żółwia włączam i... Tylko ja muszę się wrócić. No to wracajcie się, spoko. Bo mnie ma wymany, wiesz, zupełnie. Ja sobie jakoś będę radził. O, akurat na buty. O, Jax... Ajajajajajaj, Jax też jest. Wszyscy są, teraz na mnie się wszyscy rzucili. Dobra. Będziemy ich tylko tak tutaj tauntować. Shit, jeszcze nie trafiłem moim wspaniałym boskim. Dobra. Ja wyjdę odtąd, będę ich stunował. No dobra, to wychodź. Tylko czekajcie, niech oni podejdą. No właśnie, patrzcie, ale nie, bo oni stoją, patrzcie jak oni stoją. Dobra, a to od tyłu ich weź. To ja idę, tak? Od tyłu ich weźmiemy. No dobra, to bierz ich rąku. O, i Paweł jeszcze za mną idzie, a ty Mati teraz też chodź. I na Jaxa od razu. No dobra, no to hop, ja ej. Bierz Kyle. A, ona go ostatnio. A, no dobra. Dobra. Ale gank udany. Pożywiłem się jeszcze na dodatek. Taki feed. O, i tak stoimy teraz. Pał, co ty też creepy ściągasz za sobą? Nie ma takiego ściągania creepów. Mi tam warda mają. O! Warda. Zabiłbym tego Skarnera. Mam na niego ochotę. Mi warda mają. Mam ochotę na Skarnerka. Nie, słuchajcie, to nie ma sensu. Idźcie na dupchać. No, Chronek, a poza tym słyszysz? W tych krzakach jest bard. Aha, no to dobra. Ja też mam. Pchajcie ten dół. Pchajcie. Ładnie będzie. Krasno, a zaraz się Kyla do was wróci. No, Kyla to może naskoczyć.
kurde, skarner mi się gdzieś schował. O nie, jest tutaj. Dobra, spadam stąd. No pchajcie, pchajcie tam. Bardzo ładnie, bardzo ładne panie. A u mnie się czają w krzakach. Niech się czają. Miłego czajenia. Oni na nas chcą przyjść, Paweł. Nie. Stoją w krzakach u mnie. Stoją w krzakach u mnie, spokojnie. Przynajmniej stali. A dobrze. A mówiłem, że do nas idą? Ja sobie będę pijał pipę. Do nas przyszli wszyscy. Tak? Aha, no dobra, no to ja pcham w takim wypadku. Czy jakiegoś ganga ustawiamy? No to jak chcecie. Mówcie, bo ja czuję, że teraz na mnie będzie. O, Skarner w środku bije. Skarner bije Lizarda. Idź Mati odtąd i bijemy Jaxa. No dobra, no to ej, bo ja tu sam jestem. Już, no to dawać. Kurde, Maci. I czemu nie czekacie? Jax jest tu. Przecież, ej, co to jest? Dobra, bijemy teraz. Bij go. Pięknie. Monster kill. Dobra, dajcie mi się wrócić na chwilę do mojej bazy. Patrz, mamy pchnięte obie linie, jeszcze zabiliśmy. Dobry gang, nie jest zły. Bo Kayla zwaliła. No Kayla i tak by mnie pomogła, taka prawda. Ale w sumie, ale mogła jednak coś robić w ogóle, a Kayla kompletnie nic nie robiła i tym schrzeniła sprawę. Bo ona jest, nie jest postacią na trójkę, taka prawda. Ona mi może naskoczyć. Ja pamiętam czasy, kiedy ja grałem. Może mi skoczyć na tego. Może mi skoczyć na tego, nie ma sprawy. Może, o Paweł, dobra, skarnę. Dobra, ja idę górą pchać. Zara. Ej, Stanek, gdzieś? Wiem. Używam klona. Zara, trzeba się wrócić, Paweł, bo nie ma many. Pchanie górą, dobre jest. O, przetypy. Widziałeś to, Paweł? Nie zdążyli. A kurczę. Tak. Dobra, spoko. Góra pchnięta. Chodź Maciej tutaj na gang. Chodź Maciej na gang. Dobra, idę na ganka. Bij Paweł. Ja już idę. Bijecie z Maciej. Maciej pożył się nią. Pięknie. Bij tego Skarnera. Super, pchamy tyle. Dół. Dobra. Pchamy dół. Ej. Pchajmy dół, górę przepchnąłem troszkę. Surrender, taka jest prawda. No to oni już teraz surrender. Nie, oni już teraz nie mają szans. Ej, bijemy go, bo ja mam ulti. Nie, bijemy wieżę. I teraz jego bijemy. Ej, szlak. Om nom. Ej, dajcie mi coś zjeść. O, teraz. Om nom. Idę pchać górę. No idziemy. No i dobra, i wróćmy do bazy. Ja już tuniki będę miał. No bo ty zabijasz Paweł jako jedyny tak naprawdę. Ja też mam 2 kile. No 2. Ale 2 to nie jest 5, nie? No 2 to nie jest 5. Poza tym ty dałeś tego, tego mnie nauczyli na tych studiach. No. Ale panowie, ja proponuję tutaj na jakiegoś ganka zaraz się ustawić na Jaxa, bo on się ładnie składa. No to się ustawiajcie, ja jestem cały czas na pozycji. No dobra, to ja już idę tam. Jak im wyskoczę z krzaków, a wy od przodu. A ja im zrobię om nom. Ja coś czuję, że oni w krzaczkach są tu. Czekajcie, zaraz to sprawdzimy. O, jednak nie, pomyliłem się. Dragona biją, chodźcie. No, dajemy. Są tu tutaj. Jest ten dragon. Bijemy Jaxa. Bij Jaxa. No za późno.
Zabijesz tą Kylę? Dobra, zabił. Cholera, no. Oni nawet na smoku nas nie są w stanie nic robić. Mamy full HP. A Jax prawie padł i ten też prawie padł. No nie, ona padła. Patrzcie, nawet... jak mu zaraz zrobię omną. Pchajmy wieżę. Wieżę pchajmy. Pchajmy wieżę po prostu. I jego zaraz. I już. Teraz jego pchamy. Om nom. Ej, ja chcę coś zjeść. Dobra, wracamy. Daj mi zjeść klipa jednego. O, mam 6 staków. Ho ho. Oni jest. Nam mogą tyle co nic. Taka jest prawda. Ja sobie jeszcze podziękuję. Kronku, ty ich nie doceniaj. Matki. Chociaż w sumie 10 do 1, dobra. No właśnie. Okej, okay, sorry. I to jeszcze tak naprawdę przypadkiem z tego killa złapali wtedy na tobie. I nie ma żadnego znaczenia dla teraźniejszej rozgrywki. Ile ty masz matki HP? No, 2,5, no. 2,5. Dobra, ej, czekajcie, ja pchnę dół tylko szybciutko i możemy tam robić jakąś ustawkę. No zdecydowanie robimy, to uważaj, bo oni tam gdzieś chyba się trają na ciebie. Chodź Paweł, pójdziemy tutaj, poczekamy. A ty nie masz HP w ogóle. No to co to takie bez HP chodzenie? Nie ma takiego chodzenia. Paweł, się wróć. Czasu muszę, żeby ja sporta kupić. Bo wiesz, mam jakieś... Dobra, mam egzosta nawet. Wszystko jest pięknie. Tak, ja oni mi mówią, że nie mam grać czogatem dzisiaj. Jak nie, ja też mam egzosta. Oto panowie, jak mamy dwa egzosty, oni się tak pięknie składają, oho ho. Tomek, wiesz, jak moje ulti działa? Wiem, biję wszystkich dookoła. Tak, a jest to. Ej, właśnie, Kronku, zbij sobie, o kurka. Ej, uwaga tutaj. Jaxa, albo nie, wracaj. No czemu? Wracaj, poczekamy na Wukonga. O, i teraz im jesień, tutaj średniowiecza. Jaxa. Bij Jaxa. Bij tego. Bije tego. Om nom. La, la, la. Uwielbiam ich zabijać z ulti. O, już. A już tak. You play bad. Tak, że jeszcze. No dobra, w każdym razie great game panowie.